Głębia Wszechświata. Przełomowe zdjęcie teleskopu Webba. Przełomowe zdjęcie. Głębia Wszechświata w obiektywie teleskopu Jamesa Weba. NASA i prezydent USA Joe Biden wspólnie zaprezentowali w Białym Domu pierwsze, historyczne zdjęcie z kosmicznego teleskopu Jamesa Weba. To najgłębsze i najbardziej szczegółowe zdjęcie Wszechświata, które do tej pory wykonano, pokazuje światło galaktyk, któremu dotarcie do nas zajęło wiele miliardów lat. Podkreśliła NASA. To historyczny dzień, oświadczył prezydent USA Joe Biden. To nowy rozdział w badaniach naszego wszechświata, dodała z kolei wiceprezydent Kamala Harris, która także uczestniczyła w poniedziałkowym wydarzeniu. USA. Teleskop Jamesa Webba i pierwsze zdjęcie Zdjęcie zarejestrowane przez kosmiczny teleskop Jamesa Weba przedstawia zbiór gwiazd i galaktyk. Szef NASA Bill Nelson powiedział. Że co najmniej jedna ze słabych, starszych wiązek światła pojawiających się na tle zdjęcia, złożonym z obrazu w różnych długościach fal świetlnych, pochodzi sprzed ponad 13 miliardów lat. To tylko niewielka część wszechświata, dodał Nelson. Kolejne zdjęcia z teleskopu Jamesa Webana sama zaprezentować we wtorek po południu czasu polskiego. Zdjęcia z teleskopu Weba przypominają światu, jak wielkich rzeczy może dokonać Ameryka powiedział prezydent Biden. Teleskop Jamesa Webba. Co to? Teleskop Jamesa Webba to najpotężniejszy teleskop kosmiczny, jaki kiedykolwiek zaprojektowano. Jego budowa kosztowała około 10 miliardów dolarów. Został wystrzelony 25 grudnia 2021 roku. Posiada zwierciadło o średnicy 6,5 metra i prowadzi obserwacje w podczerwieni. Przez media został uznany za następcę kosmicznego teleskopu Hubble'a, który działa od ponad 30 lat.